Radio Conchita, mówimy tutaj o psychologii tłumu, o różnych takich opcjach, które są śmieszne, które są dziwne w Polsce, a troszeczkę wiadomości na bieżąco i szybciutko do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego biegniemy. Raz, dwa, trzy. W pierwszych miesiącach tego roku i w drugim kwartale, na początku drugiego kwartału. No i obniżka opłat za telefonię komórkową w połączeniach z zagranicą. Być może nie jest to duży udział tych cen w ogólnym wskaźniku inflacji, ale w sumie te wcześniej wspomniane elementy plus obniżka cen odzieży, która związana jest ze zmianami sezonowymi. W porównaniu z majem poziom cen w czerwcu spadł o 0,2%. Europejskie rządy zatwierdziły ratyfikację umowy stowarzyszeniowej Unii z Ukrainą. Decyzję podjęli ministrowie finansów 28 krajów na spotkaniu w Brukseli. Porozumienie jest traktowane jako pierwszy krok na drodze do członkostwa we wspólnocie, ale nie gwarantuje automatycznej integracji. Odmowa podpisania tej umowy w 2013 roku przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza zapoczątkowała rewolucję na Majdanie. Długa i wyboista była droga do zatwierdzenia i ratyfikacji umowy z Ukrainą, która ma dla tego kraju szczególne znaczenie. Po krwawych wydarzeniach w Kijowie nastąpiła rosyjska agresja i aneksja Krymu. Mimo to ukraińskie władze podpisały porozumienie, a unijne kraje zdecydowały, że część handlowa wejdzie w życie przed zakończeniem procesu ratyfikacji, by Ukraińcy odczuli wcześniej korzyści wynikające z wolnego handlu z Unią. Jednak na drodze znowu stanęła Rosja i z powodu jej sprzeciwu wspólnota opóźniła o rok wejście w życie części handlowej. Zaczęła ona obowiązywać od stycznia 2016 roku. Równolegle toczyła się ratyfikacja w unijnych krajach, ale kiedy w kwietniu ubiegłego roku Holendrzy wypowiedzieli się w referendum przeciwko, cały proces znowu został zatrzymany. Dopiero specjalna unijna deklaracja pozwoliła rozwiać obawy obywateli Holandii i spowodowała, że tamtejszy parlament dokończył proces ratyfikacji. Teraz unijne kraje ostatecznie zatwierdziły umowę i może ona zacząć obowiązywać od września. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rafał Bała, dzień dobry, zapraszam na wiadomości sportowe. Jerzy Janowicz pokonał białoruskiego tenisistę Władimira Ignatika 6-4, 6-4 w pierwszej rundzie Challengera ATP w Brunszwiku. Polak walczy w Niemczech o punkty rankingowe potrzebne do zapewnienia sobie miejsca w głównej drabince wielkoszlemowego US Open. Janowicz do Brunszwiku udał się prosto z Wimbledon, w którym odpadł w trzeciej rundzie. A dziś w Londynie rywalizację utrudnia deszcz. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy w tegorocznym turnieju. Trwające spotkanie rozstawionego z numerem drugim serbskiego tenisisty Nowaka Dziokowicza z Francuzem Adrianem Manarino odbywa się na zadoszonym korcie centralnym. Po dwóch setach Serb prowadzi 2-0. Pierwszą partię wygrał 6-2, drugą 7-6. Na poprawę pogody czeka m.in. 8 najlepszych singlistek, mających dziś zmierzyć się w ćwierćfinałach. 3 medale przywiozły do kraju polskie bokserki z młodzieżowych Mistrzostw Europy, które odbywały się w Sofii. Finałowe walki przegrały Ewelina Mańka oraz Natalia Barbusińska. Mistrzynią kontynentu została natomiast Daria Puszka, która po zwycięstwie w wadze do 54 kg przyznała, że najtrudniejszą była walka o awans do finału. Ukrainka, z którą już boksowałam na Ukrainie i przegrałam z nią 2-1. No ale tutaj już udało mi się jednak tym sercem i tą walecznością wygrać z nią. Moim założeniem było, żeby było złoto, żeby w każdej walce dać z siebie wszystko i wydaje mi się, że to chyba wykonałam. Daria Puszka jest zawodniczką klubu Berej Lublin, a trenuje ją Paweł Berejowski. Polska utrzymała 5. miejsce w najnowszym rankingu Europejskiej Konfederacji Siatkówki. Prowadzą Francuzi, którzy w niedzielę wygrali w Kurytybie Ligę Światową. Kolejne miejsca na podium zajmują zespoły Rosji i Serbii, a przed Polakami są jeszcze Włosi. Pozycji polskiego zespołu nie popsuł gorszy od oczekiwanego występ w Lidze Światowej i brak awansu do turnieju finałowego. Na przełomie sierpnia i września w Polsce odbędą się Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Obrońcami tytułu są Francuzi. Dziś nadal bardzo ciepło na terenie całego kraju. Deszcz, miejscami gwałtowne burze i burze z gradem, a na termometrach od 21 stopni na północy do 29 na Podkarpaciu. Wypoczywających nad Bałtykiem ostrzegamy przed wiatrem i sztormem. Temperatura na wybrzeżu na całej długości nie przekracza 16 stopni. Temperatura wody jest o stopień wyższa, około 17 stopni. Mazury deszczowe, gdzieniegdzie także burze, odradzamy wypływanie na jeziora ze względu na porywisty wiatr. Zachmurzenie duże na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Temperatura wody około 20 stopni. W górach od 17 stopni w paśmie Sudetów, przez 18 do 20 w Gorcach i Tatrach, po nawet 23 w Bieszczadach. Tam przelotny deszcz i burze, ale możliwy też grad w całym paśmie górskim.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 8 minut po godzinie 15. Gorący temat. Przy mikrofonie Krzysztof Świątek, a gościem Polskiego Radia 24 w gorącym temacie jest pan poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczy, witam pana. Jeszcze nigdy o tej porze roku sytuacja w budżecie nie była tak dobra. Po czerwcu Ministerstwo Finansów zanotowało rekordową podwyżkę, informuje dziennik Gazeta Prawna. I zanim przejdziemy do szczegółów, najpierw mam dla pana zagadkę, cytat. Kto całkiem niedawno, bo to 7 kwietnia, powiedział tak... Katastrofalna polityka gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości doprowadzi do tego, że zabraknie środków na wypłaty z programu Rodzina 500+. No, obstawiałbym albo Ryszard Petru, albo profesor Balcerowicz. Nie, ale jest pan blisko. Inny lider opozycji, Grzegorz Schetyna, uzasadniając wniosek o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. To jak to jest? Bo właśnie dziennik Gazeta Prawna pisze o tej nadzwyczajnej sytuacji budżetowej, wskazuje na dwa powody. Jeden to jest ściągalność podatku VAT. Tutaj też przedstawiciele opozycji powątpiewali. Mówi, że każdy rząd wskazuje najpierw na uszczelnienie VAT-u. Tego VAT-u nikomu się nie udało uszczelnić. A także, jeżeli chodzi o ten VAT, to w ubiegłym miesiącu dochody z tego podatku wzrosło nieco ponad 15% w porównaniu z czerwcem 2016 roku, czyli w samym czerwcu mogło wpłynąć aż 11 miliardów złotych. Drugi powód to jest też rekordowy. Zysk Narodowego Banku Polskiego z 2016 roku to jest 9,2 miliarda złotych i rekordowa wpłata do budżetu 8,7 miliarda złotych. Premier Beata Szydło mówiła o tym, że wystarczy nie kraść. To jest zasadniczy powód? Zdecydowanie, na pewno tak. Ja chcę powiedzieć, że można powiedzieć, że skończyło się państwo teoretyczne w Polsce, również w finansach publicznych, w budżecie. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 8 lat rządów poprzedniej koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL straty na niewpłaconych podatkach, na oszustwach VAT-owskich, na tych karuzelach VAT-owskich, na wyłudzeniach zwrotów podatku, na optymalizacji podatkowej, na przemycie towarów akcyzowych, zwłaszcza przemycie paliw, od których nie płacono podatków, można szacować łącznie na 400 do 500 miliardów złotych przez 8 lat. Taka astronomiczna kwota. To jest więcej niż to dostaliśmy. To wynikało z tego, że co państwo przymykało. No bo było państwo teoretyczne. Kompletnie państwo nie działało, jak widać. No jeśli 500, 400, 500 miliardów, to jest więcej niż dostaliśmy środków z Unii Europejskiej. Ale tutaj działały źle służby skarbowe, służby specjalne. Ja twierdzę, że prawie w ogóle nie działały, no bo przecież nikt nie mógł być na tyle ślepy, że nie widział, że mu brakuje co roku w budżecie 40-50 miliardów, ucieka gdzieś bokiem, prawda? Pytanie swoją drogą jest, do kogo te pieniądze uciekały, bo one, jak widać, były fizycznie, prawda? Czyli do czyich kieszeni trafiały. I to pokazuje skalę beztroski albo jakiegoś przyzwolenia po prostu, no bo powtarzam, łącznie z tymi nieco bardziej legalnymi transferami typu jakiejś optymalizacji podatkowej, cen transferowych, różnych manipulacji księgowych, to można szacować, że było nawet 90 miliardów w skali roku wyjeżdżało sobie. Czyli ja pamiętam taką wypowiedź świętej pamięci jeszcze premiera Oleksego, który powiedział uczciwie gdzieś tam nagrany, powiedział, kosmopolityczne gangi rozkradły Polskę. Ja bym dodał, że nie tylko kosmopolityczne gangi, ale również gangi krajowe. I to, co się działo w reprywatyzacji warszawskiej kamienicami, to praktycznie identycznie wyglądało w sferze dochodów podatkowych. Po prostu każdy, kto chciał, wsadzał sobie łapę do tego skarbca polskiego i wyciągał tyle, ile sobie zażyczył. Czyli zwracano 200 milionów, 300 milionów z tego podatku, prawda? Po czym się okazywało, że w ogóle firma taka nie istniała. Mało tego, byli ludzie, którzy uprzedzali pana ministra Rostowskiego, którego moim zdaniem no, trzeba by już inaczej nazywać niż tak, jak ja go określałem zazwyczaj, że to sztukmistrz z Londynu był. No bo skala tych wyłudzeń, skala rabunku finansów publicznych, bo tak to trzeba nazwać, no jest niesłychana, powtarzam. Z samego podatku VAT pan premier Morawiecki powiedział, że to jest około 220 miliardów złotych. No a ja szacowałem te straty w CIT-cie, w akcyzie, w podatku od gier, który właściwie nie funkcjonował, bo
celnicy, prawda, w przemycie paliw. Mówili, sami celnicy mówili. A teraz mówią o tym, że mieli właściwie nie kontrolować. Taki, taki prikaz z góry. No właśnie, że im sugerowano, że lepiej, żeby te automaty sobie tam łapali, prawda, i tak dalej. Tak. No, to jest niesłychana historia. Czy mógłby pan opisać, no bo słyszymy właśnie, mówi pan o gangach, mówi pan o mafiach paliwowych, słyszymy o tych karuzelach VAT-owskich. Dzisiaj też na antenie TVP Info dziennikarz Polskiego Radia Wojciech Surma, dziennikarz ekonomiczny, mówił o tym, że to są mafie, które mają na przykład są o międzynarodowym charakterze, tak naprawdę mogą mieć nawet 600 firm pod sobą, że to są gangi międzynarodowe. A czy mógłby pan wytłumaczyć nam, na czym polega tak naprawdę ten mechanizm karuzeli VAT-owskich? W jaki sposób się oszukuje państwo? No, te reguły polegał na tym, że wprowadzało się po prostu na obszar celny Polski jakieś towary bez opodatkowania. Jeśli wjeżdżało 600 cyster dziennie i ich nie sprawdził, no to one sobie później podróżowały, prawda? Potem była kwestia tych wywozów, tych towarów, rzekomo wywozów często, bo no, przecież nikt nie uwierzy, że Polska w ciągu jednego roku stała się czołowym eksporterem kawy w Europie, do na przykład na Węgry wzrost eksportu o 600%, no, prawda? Czy telefonów komórkowych, czy komputerów, przecież żeśmy tego nie produkowali tutaj, więc te mechanizmy były bardzo prymitywne, proste. Często w ogóle nie było żadnego towaru, żadnych prętów metalowych, prawda, czy tam po prostu skupowano złom złoty, potem go eksportowano niby, potem nie okazywało, że zwracano, tylko po prostu to ten procent VAT-owski po prostu sobie odbierano, firmy nie istniały. No, absolutne Eldorado dla przestępców całego świata, ale również tutaj można powiedzieć tych krajowych. I rzeczywiście to, co powiedziała pani premier Beata Szydło, że wystarczyło nie kraść i wystarczyło, bym powiedział, ukrócić okradanie po prostu, bo przypomnijmy, że również przedstawiciele Platformy czy Nowoczesnej tak bardzo śmiali się z tych wysokich kar, które prowadził pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, te wysokie kary, prawda, kilkunastu, kilkudziesięciu nawet lat więzienia za oszustwa, wielkie oszustwa w skali VAT-owskiej, no to bardzo jednak się okazuje skuteczne, bo nawet te słupy już nie chcą siedzieć, prawda, 20 lat w więzieniu z tego tytułu, więc a kiedyś to było no grzywna 5 tysięcy złotych i, prawda, i w zawieszeniu wyrok, no to czemu nie kraść tych milionów, setek milionów, a na taką skalę się odbywało. Przypomina mi się też to, co zeznawał Marcin P., jeżeli chodzi o funkcjonowanie Amber Gold i służb skarbowych, mówił o urzędnikach skarbowych z Gdańska, powiedział, że takich pracownic to nie zatrudni był u siebie. No, jak to polskie przysłowie, znaczy pan przewodniczący Nowoczesny Ryszard Petru mówi, że ryba psuje się od góry, choć polskie przysłowie mówi, że ryba psuje się od głowy. I wydaje mi się, że od głowy, z głową było źle po prostu i ta głowa była tak zepsuta, bo to jest niewyobrażalna skala, bym powiedział, no właśnie okradania polskiego budżetu, to co miało miejsce w latach 2007-2014. I co chcę powiedzieć, ważną rzecz, byli ludzie, którzy ostrzegali kierownictwo Ministerstwa Finansów, czyli i pana ministra Rostowskiego, i jego wiceministrów. Dzisiaj mamy tych wiceministrów w składzie parlamentarnym Platformy Obywatelskiej, pani Izabela Leszczyna na przykład. To są ludzie, którzy byli ostrzegani. Ja rozmawiałem z panem profesorem Witoldem Modzelewskim, to jest wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, bez wątpienia, i on mi przyznał, że on pisał takie, że tak powiem, ostrzeżenia, że jest problem, że coś trzeba zrobić, tak dalej. I mówi, że, i pytam go, no i co, jaka była odpowiedź? No taka, że niepotrzebnie się martwię, że właściwie to mieli pretensje do mnie. Ja zresztą sam publikowałem wiele tekstów na ten temat, że po prostu skala okradania, bo przecież to jest było okradanie Polaków. No przecież to, te pieniądze budżetowe to nie są kosmitów pieniądze, tylko nas wszystkich, więc skoro to było tak łatwe, dowolne, no to po prostu zjeżdżały się tu grupy przestępcze całego świata i po prostu brały tyle, ile chciały. Panie Boże, wspominał pan na samym początku, jak zadałem zagadkę o Leszku Balcerowiczu, powiedziałem, że pan był blisko, dlatego że Leszek Balcerowicz o tym programie 500+ wypowiada się w sposób podobny. Mówił, skomentował to dla Radia Tok FM w taki sposób: wypowiedzi o 500+ przypominają cuda czynione przez świętych, tych pieniędzy nie ma, a rozdajemy pieniądze biednym i bogatym tylko po to, by mieli dzieci. Tylko po to, by mieli dzieci?
Tak państwo powinno patrzeć? No, ja myślę, że pana profesora Balcerwiasza już nie można naprawdę poważnie traktować w tej chwili, nie wiem. Jeden z głównych recenzentów rządu. Tak, no ale to się rozmija ze zdrowym rozsądkiem, co on opowiada, prawda, bo przecież wieszczył tu drugą Grecję, Afrykę, upadek budżetu i tak dalej. Widzimy, jakie są sensacyjne te wyniki za to półrocze, no bo przecież jest po raz pierwszy nadwyżka w budżecie od 25 lat, czy 26, prawda? Deficyt budżetowy może wynieść nie 60 miliardów, tylko 30 miliardów. Co to oznacza? To jest dla nas jako podatników. Tak, ja mówiłem to już na początku roku, że najprawdopodobniej ten wysoko zaplanowany deficyt będzie mniejszy o około 20 miliardów złotych. To oznacza, że po prostu mniej trzeba będzie zadłużyć, mniejsza będzie ta dziura. Ale to oznacza również, że stawiamy to państwo na nogi. Ono przestaje być właśnie teoretyczne, ponieważ zaczynamy ściągać te podatki tam, gdzie te uszczelnienia, z którego się tak śmiano, że nic nie daje i tak dalej. No, widać, że daje jednak. Panie proszę, a propos uszczelnienia, dzisiaj też Tomasz Strąg, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów, wskazał na 4 powody, że to nie jest takie hasło uszczelnienie. Powiedział, że przedsiębiorcy muszą składać co miesiąc zeznania w wersji elektronicznej, że jest szybka identyfikacja karuzel VAT-owskich, że nie czeka się na to rok na przykład, żeby ją namierzyć, że jest Krajowa Administracja Skarbowa, czyli jest nowa tak naprawdę instytucja, która szkoli skarbowców, także takich inspektorów. No i wreszcie 4. rzecz, modelowa współpraca ze służbami specjalnymi. No tak, nie ma, prawdę mówiąc, nie ma tygodnia, czy nie ma dnia nawet czasami, żebyśmy się nie dowiedzieli z mediów, że Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło kolejną nielegalną fabrykę, nie wiem, papierosu, przemytu, jakiegoś towaru i tak dalej. To samo słyszymy o tych różnych łapówkarzach łapanych przez, nakrywanych na gorącym uczynku przez CBA, więc to się dzieje, bo jest widać wyraźnie zmiana podejścia, jest wola rządzących, żeby po prostu polskie pieniądze pozostawały w Polsce, a nie żeby, że tak powiem, rozkradano je przy każdej najłatwiejszej okazji. Także te wyniki są absolutnie sensacyjne w sensie pozytywnym tego półrocza. Przecież na to jeszcze trzeba dodać do tego prawie najniższe bezrobocie, niewiele ponad 7%, prawda? 7,2%, a najniższe od 25 lat. A czemu zawdzięczamy? No bo w tej chwili oczywiście praca sezonowa, wiadomo, że w lecie jest zwykle to bezrobocie niższe, ale ta tendencja spadkowa już jest od kilku miesięcy. No właśnie, to pokazuje tę nieprawdę o tym, że nie ma żadnych inwestycji, że nic się nie rusza, nie rozwija i tak dalej. No to wszystko są te brednie, które takie Bozia pokarała, co po niektórych, zwłaszcza doradców ekonomicznych Platformy Obywatelskiej, bo internauci zauważyli, że pan Rzońca się nie bardzo radzi z procentami i z liczeniem. W ogóle wydaje mi się, jak się zbliżenie do tych dwóch ugrupowań Nowoczesna. Wyliczenia, o ile się obniżyło ubóstwo wśród dzieci. Tak. No, i oczywiście dalej udowadniał swoje, że 2 razy 2 plus 2 to jest 8 chyba, czy 9 mu wychodziło, więc to wszystko pokazuje, jak ci ludzie są z racji pewnej zajadłości, wrogości, oderwani od realiów, od rzeczywistości. Bo to nie jest tylko kwestia i mniejszego deficytu, i mniejszego bezrobocia, ale również biznes zagraniczny. New York Times w jednym z ostatnich artykułów mówi wyraźnie, że Polska może być jedną z nowych potęg gospodarczych ze względu na pewną stabilność gospodarczą, na konkurencyjność płacową. No, konkurencyjność płacowa pięknie brzmi, tylko to znaczy, że mamy niższe wynagrodzenia generalnie i to jest według mnie ważny element, o którym trzeba będzie myśleć w perspektywie przyszłości, ale już ekonomia w jakimś sensie to wymusi, bo rąk do pracy brakuje i te podwyżki są nieuniknione. A właśnie, mówi pan o wynagrodzeniach, tutaj jest też wskazanie, jeżeli chodzi o prognozy wzrostu gospodarczego. Narodowy Bank Polski poprawił prognozę wzrostu gospodarczego i na ten rok, i na przyszły. Mowa jest o 4%, w przyszłym roku 3,5%. Wskazuje się na rosnącą konsumpcję, na wzrost popytu wewnętrznego 4,7%, ale no właśnie, czemu zawdzięczamy ten wzrost popytu wewnętrznego? W dużej mierze również temu tak zwalczanemu, wyśmiewanemu programowi Rodzina 500+, temu, że jednak podwyżki płac nastąpiły, to jest 4,5-5% w skali roku niecałe, a więc jednak niedużo, ale już widać to. Poza tym pewnym nastrojom, no po prostu ludzie wiedzą, że będą mieli tą pracę, że raczej przedsiębiorcy będą poszukiwać dobrych pracowników i trzeba będzie już im płacić nieco więcej niż dotychczas. Więc to jest, no mówię, no pewne nastroje, również społeczne nastroje, że
no ten rząd nie dał się obalić i nie da się obalić, bo przecież taka była koncepcja, co po niektórych dawnych właścicieli III Rzeczpospolitej, że ten rząd się obali, za półtora roku go nie będzie, w związku z tym półtora roku wytrzymamy, no a to trzeba będzie być może wytrzymać jeszcze kolejne 6 lat i to pokazuje, że w tych warunkach nawet ten zagraniczny biznes może nas docenić, widząc, że jest tu stabilnie, że nie mamy tych problemów terrorystycznych z uchodźcami związanych. To jest, no proszę popatrzeć, Hiszpania, której obligacje są, można powiedzieć, lepiej skupowane przez Europejski Bank Centralny, ale tam ludzie młodych, bezrobocie sięga 25%, a u nas ludzie młodzi zdecydowanie wierzą w nowy układ rządowy, w nowe ugrupowanie. A no właśnie, skoro już pan do tego nawiązał, jeszcze, ja chciałem to na koniec, ale to w takim razie jeszcze wspomnijmy, że Dziennik Gazeta Prawna przeprowadził też sondaż, jeżeli chodzi o grupę wiekową 18-24 lata, czyli najmłodsi wyborcy, no i tutaj wyniki są, można powiedzieć, szokujące, no bo Prawo i Sprawiedliwość ma w tej grupie wiekowej 63,4%, ugrupowanie Pawła Kukiza 10%, natomiast w sojuszu Platforma Obywatelska i Nowoczesna, bo nawet nie oddzielnie, tylko w sojuszu są tutaj traktowane, 3,5%. Czy nadchodzi w takim razie, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość też jest ugrupowaniem takim konserwatywnym, stawiającym na pewne wartości, odwołującym się do chrześcijaństwa, czy nadchodzi konserwatywna rewolucja młodych? Tak, ona jest bardzo wyraźna moim zdaniem i Polska, Węgry, takie kraje wyprzedzają świat w tym, co się będzie działo. Ja to nazywam, że idzie nowych ludzi plemię, które zmieni tą ziemię po prostu, które odmieni oblicze tej ziemi. Ludzie, którzy chcą powrócić do czegoś wartościowego, trwałego, do tych wartości chrześcijańskich, do tych wartości piękna, prawdy, sprawiedliwości, które zostały przecież kompletnie zbrukane i, bym powiedział, opuszczone przez współczesne elity światowe, ale również te elity, które rządziły przez wiele lat w Polsce. I ci młodzi zdają sobie sprawę, że no, potrzebne jest coś trwałego, że ten bożek takiej wolności nieokiełznanej zawiódł, że on się nie sprawdził, że skala szans, utraconych szans, czy nierówności społecznych jest olbrzymia i raczej rosnąca, że ten wielki świat biznesu, finansów, tych właścicieli świata, tego wielkiego lobby finansowo-bankowego, że on nie wyciągnął żadnych wniosków z kryzysu 2008 roku. Długi świata wzrosły do 217 bilionów dolarów, kiedy w 2008 kształtowały się na poziomie około 150. Więc widać, że no ci właśnie, młodzi chyba lepiej czują nadchodzące zmiany i globalne, i społeczne, i polityczne. Czy ta bańka spekulacyjna, ta bańka zadłużenia, bo pan, rozmawialiśmy parę miesięcy temu, pan jednak też mówił o tym, że no tutaj w Polsce sytuacja jest stabilna, natomiast my jesteśmy jednak powiązani, nie jesteśmy tutaj samotną wyspą, że to jednak ta bańka pęknie, że może się tutaj rozleć jakaś druga, kolejna fala kryzysu. Druga, trzecia. Tak, to jest oczywiście bardzo prawdopodobne. Wielu analityków światowych o tym mówi, że ten kryzys może wybuchnąć na nowo i to wcale nie w odległej perspektywie roku, czy pół roku, czy nawet na początku przyszłego roku. No powiedzmy sobie szczerze, jakaś większa globalna katastrofa, czy jakiś konflikt międzynarodowy o większym nasileniu natychmiast by spowodował zmiany na rynku walut, włącznie z tym frankiem nieszczęsnym szwajcarskim. I to wszystko razem, mówię, długi wzrosły, premie i bonusy tych, którzy piastują tam te najwyższe stołki w sektorze, zwłaszcza bankowym czy finansowym, jeszcze przyspieszyły czy wzrosły. Żaden z istotnych problemów, które były przyczyną kryzysu roku 2008, tych szaleństw, tej nadmiernej chciwości, tych instrumentów różnego rodzaju toksycznych, finansowych, bankowych, nie został zlikwidowany. Z tym się trzeba bardzo poważnie liczyć i my rzeczywiście jesteśmy tu troszeczkę bezpieczniejsi niż inni. Przypomnę, no nasze długi są gigantyczne jak na nasze możliwości, ale to jednak jest skala 50% do PKB, a nie tak jak we Włoszech 140% do PKB, czy w Grecji 180% do PKB. I mimo, że ta Grecja jakąś tam pomoc niby dostaje, to właściwie ona nie ma szans wyjścia z tego kryzysu. I jeszcze na koniec jedno pytanie, bo wspomniał pan o New York Timesie, o tych prognozach z perspektywy amerykańskiej, że Polska może być tutaj pewnym liderem gospodarczym, ale nawiązując jeszcze do wizyty prezydenta Trumpa, mówi się o tym, że prezydent Trump przyjechał i załatwił swoje, jeżeli chodzi na przykład o ten kontrakt gazowy. Jak pan patrzy jako też ekonomista, analityk życia gospodarczego, bo mówi się o tym, że za ten gaz skroplony będziemy jednak płacić bardzo dużo.
A za ten, który do tej pory mamy, żeśmy płacili tanio, no też najdrożej chyba w Europie przecież, więc... A co, opłaca się nam ta dywersyfikacja? Ale oczywiście, no jest, to jest warunek bezpieczeństwa w ogóle państwa, bezpieczeństwa nawet nie energetycznego, tylko w ogóle bezpieczeństwa, więc trzeba mieć wtedy dywersyfikację. Ale ja chcę powiedzieć, że ja nie pamiętam, żeby jakikolwiek głowa jakiegokolwiek państwa, mocarstwa, kiedykolwiek tak pięknie, honorowo, godnie, szlachetnie i mądrze, uczciwie przedstawiła obraz polskiej historii, tak doceniła powstańców warszawskich, przecież naszych ojców, dziadków, którzy no, wielkim poświęceniem przecież to dali własne życie. To naprawdę było, ja byłem na Placu Gnieźnieńskich, to było tak wzruszające, trzymało za gardło i podejrzewam, że w tym przemówieniu wielką rolę jakiegoś wybitnego polskiego patrioty. No nie wiem, bardzo czy profesor Chodakiewicz, ale wydaje mi się, że no wspaniałe, naprawdę wspaniałe i powinniśmy być dumni, że to padło na Placu Gnieźnieńskich. Dziękuję bardzo i poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a to był gorący temat. Dziękuję bardzo. Reklama. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Już teraz w Lidlu dla domowników lub niespodziewanych gości. Dwustronny komplet kołdra i poduszka za 69 zł, a komplet w większym rozmiarze kołdra plus dwie poduszki już od 89 zł, bo w zestawie się opłaca. Lidl, co tydzień coś nowego. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony... Wszyscy zostali poddani natychmiastowym badaniom. Pozostałym osobom zapewniono schronienie i wyżywienie. W drodze do Serbii są już autokary wysłane przez organizatora. Na miejsce mają dotrzeć wieczorem. Jak mówi Anna Białek z biura podróży, które było organizatorem wycieczki, firma jest w stałym kontakcie z konsulatem i rodzinami osób poszkodowanych w wypadku. Autokar wracający z Grecji w okolicach godziny 10 rano na terenie Serbii miał wypadek. Świadkowie podają prawdopodobne przyczyny tego zdarzenia jako rozsypane ostre przedmioty na jezdni. Pewnym jest, że została uszkodzona przednia prawa opona. Ona pękła, wskutek czego autokar się wywrócił na prawy bok i wypadł z jezdni. Z informacji przekazanych przez polski MSZ na miejsce został wysłany polski konsul w Serbii. Ministerstwo uruchomiło też specjalną infolinię. Mogą na nią dzwonić osoby zaniepokojone losem swoich bliskich. Numer to 381 633 28 456. W Warszawie odbyły się oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Przed monumentem upamiętniającym ofiarę tej zbrodni zebrali się ci, którzy przeżyli rzeź wołyńską i którzy stracili tam bliskich, a także przedstawiciele władz. W czasie uroczystości wielokrotnie podkreślano, że zbrodnia wołyńska nie może być przeszkodą w budowie stosunków polsko-ukraińskich. Należy je jednak budować na prawdzie. Napisał o tym między innymi prezydent Andrzej Duda. List od prezydenta odczytała szefowa jego kancelarii Halina Szymańska. Ojczyzna nigdy nie zapomni o swoich wiernych obywatelach, zamordowanych jedynie za to, że byli Polakami. Jako prezydent Rzeczypospolitej w imieniu państwa i narodu polskiego pochylam dzisiaj głowę na znak hołdu dla ich męczeństwa. Wśród uczestników uroczystości było wiele osób, które same przeżyły rzeź wołyńską. Często straciły swoich bliskich lub musiały uciekać. Wszyscy byli zaskoczeni tym, że takie rzeczy mogą się w ogóle dziać. Dotychczas były dobre stosunki sąsiedzkie,
świętowaliśmy razem. Ukraińcy, którzy dokonali rzezi, to byli ludzie, którzy z nami współżyli, z nami tworzyli, orali ziemię, zbierali owoce. Pewnego dnia wzięli nóż w rękę i zamordowali swoich sąsiadów. Na skwerze wołyńskim otwarto także wystawę Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma. Opowiada ona o tle historycznym zbrodni samej rzezi wołyńskiej, a także wspomina o sprawiedliwych, tych Ukraińcach, którzy ratowali Polaków. Po zakończeniu pierwszego półrocza Ministerstwo Finansów odnotowało nadwyżkę budżetową. Wciąż nie ma jednak dokładnych danych na temat wykonania budżetu. Wiceminister finansów Leszek Skiba wyjaśnia, że resort szacuje obecnie, jak duża jest nadwyżka. Na razie wiemy, że Narodowy Bank Polski wpłacił około 9 miliardów złotych swojego zysku. Dodatkowo mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o dochody z podatku VAT. Te dochody przekraczają kilkanaście miliardów złotych więcej niż w analogicznym okresie, czyli od stycznia do czerwca roku poprzedniego 16. I to wszystko powoduje, że przy jednocześnie umiarkowanym tempie wydawania środków przez ministerstwa, że mamy po czerwcu nadwyżkę w budżecie. Dokładne dane na temat wykonania budżetu i ściągalności podatków będą znane w drugiej połowie lipca. W budżecie zapisano, że tegoroczny deficyt sięgnie blisko 60 miliardów złotych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na wieczór i noc burze w centralnych i wschodnich województwach. Mogą im towarzyszyć obfite opady deszczu. Nad Polską przechodzi właśnie front atmosferyczny, który oddziela gorące powietrze zwrotnikowe od chłodniejszego, polarnomorskiego. Jak mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydano odpowiednie ostrzeżenia. Na ten obszar Polski obowiązują ostrzeżenia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, i ostrzeżenia te obowiązują do godzin wieczornych, a nawet niekiedy do północy. Synoptycy zapowiadają też, że jutro temperatura powietrza spadnie, możliwe będą przelotne opady deszczu i burze, tyle że nie będą one już tak gwałtowne. Jutro w całym kraju będzie chłodniej, powietrze napłynie polarnomorskie, niemniej jeszcze wilgotne, w związku z tym i przelotne opady deszczu są prognozowane, i burze, i będziemy mieć jutro od 19 stopni na wybrzeżu, to jest ta temperatura najwyższa, czyli maksymalna, do około 28 stopni jeszcze na południowym wschodzie. A zatem podsumowując, do końca tygodnia prognozowana jest zmienna aura z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. W przyszłym tygodniu temperatura ma wzrosnąć, ale również zapowiadane są opady i burze. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 15. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Polacy są zadowoleni ze swojej pracy jak nigdy wcześniej, ale boją się, że ją stracą. Takie są wyniki sondażu Monitor Rynku Pracy. Jak mówi Katarzyna Górsztyńska z Instytutu Badawczego Randstad, Polska znalazła się w europejskiej czołówce pod względem zadowolenia pracowników. To, co jest ciekawym wynikiem, to taka, wydaje się, kwintesencja już rozkwitu rynku pracownika w tej chwili, które pojawia się w danych. Po raz pierwszy nasi pracownicy powiedzieli, że są naprawdę bardzo zadowoleni i zadowoleni z wykonywanej pracy. 77% respondentów tak powiedziało i to był najwyższy wskaźnik zanotowany w ponad 7-letniej historii badania, ale też najwyższy, jeden z najwyższych w tej chwili europejskich. Znaleźliśmy się w top 3 krajów mieszkańcami zadowolonymi ze swojej pracy. Co jest ciekawe, to również przy bardzo dużej rotacji pracowników na rynku, która osiągnęła w tej chwili 27% po raz kolejny. Tak naprawdę bardzo niewielka grupa osób w tej chwili, najniższa w perspektywie dwuletniej, jest zainteresowana poszukiwaniem pracy aktywnym, co oznacza, że tak naprawdę my już tak bardzo mocno widzimy, że praca jest dostępna, że mamy to poczucie, że jak tylko będziemy chcieli poszukiwać nowego stanowiska, czy będzie taka potrzeba, to nie będzie trudności w jej znalezieniu. 80% badanych powiedziało, że gdyby straciło pracę, znajdzie porównywalność w okresie nie dłuższym niż pół roku. Co również ciekawe, pozytywne odczucia mamy odnośnie tego, na ile jesteśmy w stanie zaakceptować inne nacje, narody, które pracują na naszym rynku też. Tu oczywiście jest zastrzeżenie, że mówimy o osobach, które pracują w tej chwili i mają to zatrudnienie, ale 2/3 Polaków, 66% mówiło o tym, to był najwyższy odsetek wśród krajów europejskich, mówiło o tym, że popiera to, że rzeczywiście na rynku, na którym trudno o znalezienie osób, jesteśmy za tym, żeby zatrudniać również cudzoziemców i żeby na rynek rzeczywiście mógł prosperować. I jak z tymi wynikami plasujemy się wśród krajów europejskich?
Pod względem przekonania o dostępności ofert jesteśmy tutaj rekordowi, no i najwyższe wskazanie w tej chwili na tle przebadanych krajów Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o satysfakcję z pracy, to jesteśmy jednym z trzech na trzecim miejscu w tak zacnym gronie jak Holandia czy Luksemburg, tych krajów, które mają właśnie bardzo wysoki poziom zadowolenia z pracy, a 27% rotacji czyni z nas lidera europejskiego w tej chwili. Co ważne, również otwartość na zmianę pracy, takie liczenie się z tym, że ta praca się zmieni, albo też chęć zmiany tej pracy, mierzona naszym indeksem mobilności i również w tej chwili jest najwyższa w Europie, to jest 109 punktów. I wśród jakiej grupy respondentów zostały przeprowadzone badania? Badania realizujemy na grupie respondentów pracujących, czyli to są osoby, które nie poszukują pracy, ale są zatrudnione. Mają przynajmniej 18 lat do 65 roku życia i przynajmniej 25 godzin właśnie w tygodniu pracują. To są osoby z całej Polski. To, co jest charakterystyczne na pewno dla badania, to nadreprezentacja osób z wysokim wykształceniem. Także jest tu zdecydowanie więcej ich niż statystycznie w polskim społeczeństwie. Aczkolwiek bardzo blisko odwzorowujemy typy zatrudnienia, czyli badamy zarówno osoby, które mają umowę o pracę na czas określony, jak i nieokreślony. Tutaj ta proporcja jest odzwierciedlona w próbie. Też ta około 1/3 miejsc pracy, które w Polsce są miejscami pracy na czas określony, czy właśnie umowami cywilnoprawnymi, czy też różnego typu samozatrudnienie, które ma też rosnący udział w rynku, też zostało odzwierciedlone w tej próbie. To jest 844 respondentów. Wspomniała Pani o formie zatrudnienia, czyli o tych umowach. Czy jest jakaś zależność, czy jest to umowa o pracę, umowa o dzieło, samozatrudnienie, czy umowa o zlecenie co do tej satysfakcji, o której mówią respondenci? Tak, jak najbardziej. To, co widzimy z perspektywy odpowiedzi o satysfakcji z pracy, bardzo duże zadowolenie, największa grupa tych osób, 86%, to były osoby właśnie samozatrudnione, czy prowadzące własną działalność gospodarczą. Najmniej tej satysfakcji miały osoby, które były zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i też widzimy, że to jest ta grupa, która ma najmniej optymizmu w sobie. Także jeżeli pracodawcy zastanawiają się nad tym, w jaki sposób pomóc sobie w poszukiwaniu kandydatów do pracy, mówiąc o trudnym rynku, o trudnym dostępie do kandydatów, myślę, że refleksja nad typem zatrudnienia oferowanym na danym stanowisku na pewno będzie pozwalała na takie większe stabilizowanie tego zatrudnienia. Będzie to zwiększało też łatwość w dostępie do kandydatów. A jak to wygląda pod kątem umów, które oferują pracodawcy? Czy wciąż królują tak zwane śmieciówki, umowy o dzieło i zlecenie? Czy już coraz częściej możemy dostać umowę o pracę? My nie w tym projekcie badawczym, ale w drugim badaniu, w którym rozmawiamy z pracodawcami bezpośrednio, plany pracodawców. Rzeczywiście w czerwcu, czyli bardzo świeże badanie, rzeczywiście zapytaliśmy o to, na ile pracodawcy, którzy zgłaszają nam coraz bardziej trudności w pozyskiwaniu kandydatów do pracy, myśląc nie tylko o podwyższeniu wynagrodzenia, myślą też na przykład o zmianie typu umowy. I tam widzieliśmy już 15% respondentów, którzy, i to są respondentami, są osoby związane z HR, z tworzeniem polityki personalnej w danej firmie, czyli jak najbardziej odpowiednia osoba do prowadzenia takiej rozmowy. Oni mówią o tym, że rzeczywiście zastępują umowy takie mniej stabilne umowami o pracę, licząc na pozyskanie większej liczby kandydatów i takie działania zaczęli podejmować. Także gdzieś ten ruch się rzeczywiście zaczyna. Ten kierunek zabezpieczenia sytuacji pracownika, poprawiania nie tylko wynagrodzenia, ale też jakości pracy, którą mu się oferuje i pod względem typu zatrudnienia i pod względem różnego typu benefitów dodatkowych, takich jak zapewnienie dojazdu do pracy, gdzie siedziba jest na przykład gdzieś na peryferium, gdzie jest trudny dostęp dla ludzi czy samochodami, czy komunikacją miejską, czy też różnego typu dodatki, jakieś benefity kafeteryjne, systemy, które pozwalają różnym typom osób korzystać w różny sposób z dodatków do takiego podstawowego wynagrodzenia, jest tak naprawdę coraz bardziej popularne wśród pracodawców i rzeczywiście widzimy coraz większą refleksję nad tym, czego faktycznie pracownicy potrzebują, czy mogą potrzebować, aby tworzyć bardziej atrakcyjne oferty pracy, by ludzie mogli. Dotyczy to nie tylko obszaru specjalistycznych stanowisk, czy bardziej zaawansowanych, bo tak można by pomyśleć, że o tych najdroższych pracowników pracodawcy dbają najbardziej. Wręcz przeciwnie, co tak nie jest, to co widzimy, to bardzo duża pula pracodawców takich, którzy zajmują się produkcją. To jest bardzo duża część polskiego rynku pracy w tej chwili. Oni w bardzo dużej mierze się rozrastają, szukają nowych pracowników i oni widzą też, że dla takiego pracownika różnica pomiędzy jednym zakładem pracy a drugim tak naprawdę nie jest bardzo różna. Ta oferta samej pracy, treści tej pracy nie jest bardzo różna między sobą,
i w świetle tych warunków pracy właśnie ta atmosfera, czy dodatkowe jakieś benefity, czy czasem no, nawet niewielka różnica w stawce w wynagrodzeniu jest bardzo zasadniczym elementem przekonującym pracownika do tego, że właśnie tu warto się zatrudnić, bo łatwiej mi dojechać do pracy, czy pracodawca organizuje taki transport, czy czasem dostęp do za niewielką opłatą do jakiejś stołówki i jedzenia w trakcie pracy. Także różnego typu elementy tutaj też są oferowane też pracownikom zdecydowanie właśnie z tego sektora produkcyjnego, z niższego szczebla, to wcale nie dotyczy tych największych specjalistów. A jakby miała Pani na koniec podsumować ten polski rynek pracy, to jaki on jest? Przede wszystkim nie ma jednorodnego rynku, to na pewno. Największe ośrodki miejskie w tej chwili przeżywają rozkwit rynku pracownika. Coraz więcej miejsc pracy, to coraz większe wyzwanie też dla pracodawców, którzy chcą się rozwijać, chcą zatrudniać osoby, ale mają do nich coraz trudniejszy dostęp, co sprawia, że pracodawcy muszą włożyć więcej wysiłku w budowanie oferty pracy, z czego korzystają pracownicy, bo mają po prostu większy wybór lepszych ofert pracy i zaczynają się z tego coraz bardziej cieszyć. To była Katarzyna Górszyńska z Instytutu Badawczego Randstad, która mówiła o sondażu dotyczącym polskiego rynku pracy. Gość Polskiego Radia 24. A teraz już nie o rynku pracy, ale o nieruchomościach, a właściwie o budownictwie, a właściwie o młodych, którzy bardzo pragną mieć własne M. Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry. No i temat. Dodatkowych 60 milionów złotych na program MDM. Program, z którym tak naprawdę pomału chyba się już musimy żegnać. To prawda, musimy się żegnać, ale trochę nawet ponad 60 milionów faktycznie będzie można znowu w tym programie uzyskać jeszcze w tym roku. To jest taka ciekawostka, którą zgotował nam rząd. Ogólnie wygląda to tak, że rząd zauważył, że te pieniądze, które są przewidziane w budżecie na dopłaty do kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, nigdy nie zostały w pełni wykorzystane. Od początku działania tego programu, no mechanizm po prostu wydawania środków był tak stworzony, że od początku było wiadomo, że te pieniądze zaplanowane wszystkie nie zostaną wydane. No a więc z punktu widzenia tych potencjalnych beneficjentów część środków po prostu przepadnie. I wprowadzono dwie zmiany. Nowelizacja, która już właściwie wyszła z parlamentu, trafiła do prezydenta, mówi o tym, że po pierwsze będzie można wykorzystać 100% środków, a dotychczas w ustawie było zapisane, że można wykorzystać 95% środków. Te 5%... Czyli pozostawiono pewne zabezpieczenie. Tak, ten bufor 5% był po to, aby w kolejnych latach po zakończeniu danego budżetu można było wypłacać dodatkowe dofinansowanie dla rodzin, które zdecydują się mieć trzecie lub kolejne dziecko. Jest taki mechanizm zapisany w ustawie, że jeżeli ktoś jest beneficjentem programu, a w ciągu 5 lat będzie miał trzecie lub kolejne dziecko, to dostaje dodatkowych 5% dofinansowania. I na te właśnie przyszłe zobowiązania były zarezerwowane środki. No ale okazało się, że przez 3,5 roku działania tego programu wykorzystano na cel właśnie tych dodatkowych dopłat tylko 3,5 miliona złotych. Nawet niecałe 3,5 miliona złotych, czyli jeden dosłownie nawet nie procent, ale promil wszystkich środków zarezerwowanych na dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. No a więc rząd uznał, że to nie jest bez sensu, aby blokować te 5% i chcemy wykorzystać 100%. A do tego jest jeszcze taki mechanizm, że można wykorzystać pieniądze, to znaczy blokuje się pieniądze na etapie składania wniosku kredytowego. O, czyli... I te pieniądze dla danej rodziny zostają niejako w ten sposób zabezpieczone. Zarezerwowane, dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli jest na przykład do wydania 300 czy 400 milionów, ktoś składa wniosek kredytowy i już na tym etapie rezerwuje sobie środki z dostępnej puli. I teraz ten wniosek idzie do banku. W międzyczasie ten, powiedzmy, Kowalski zastanawia się, no czy na pewno on chce mieć ten kredyt. Bank się zastanawia, czy na pewno chce ten kredyt udzielić i te dwie strony mogą się rozmyślić. Zarówno bank dojść do wniosku, że Kowalskiego na kredyt nie stać, jak i sam Kowalski może dojść do wniosku, że on jednak tego kredytu nie chce wziąć. No ale pieniądze zostały już zarezerwowane. I one nawet, jeżeli na przykład wnioskodawca wycofa się z tego pomysłu, te pieniądze i tak pozostawały zamrożone? W dużym stopniu tak, szczególnie w tym roku, jak Polacy zarezerwowali wszystkie środki w ciągu dosłownie miesiąca. To nie było czasu na to, Szykując się na to, że program pomału będzie wygaszany. Dokładnie tak, on po prostu jest na tyle atrakcyjny dla potencjalnych beneficjentów, że no
popyt przewyższa podaż, to znaczy jest więcej chętnych niż pieniędzy. I w tym wypadku faktycznie też było tak, że 30-40 milionów złotych w bieżącym roku zostało właśnie tak zarezerwowane, a nie wykorzystane. I znowu w tym momencie możliwe jest ich ponowne wykorzystanie, czyli mamy tutaj dodatkowe środki, o które będzie można się ubiegać i teraz jeszcze nie do końca wiadomo kiedy, bo nowelizacja wchodzi w życie 1 sierpnia, to znaczy tak, wchodzi w życie 1 sierpnia. Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu maksymalnie 14 dni musi poinformować o tym, że rozpoczyna nabór wniosków. I następnego dnia zaczyna się nabór wniosków, czyli najpóźniej 16-17 sierpnia będzie można faktycznie składać wnioski. I teraz niestety istnieje duże niebezpieczeństwo, że te pieniądze rozejdą się dosłownie w ciągu jednego dnia, jednego, dwóch dni. Mówimy o tej dodatkowej puli? O tych 60 kilku... Naprawdę zainteresowanie jest tak ogromne? Jest ogromne, jeżeli spojrzymy na to, co się działo w styczniu, bo w styczniu w ciągu dwóch dni... Takie mamy dane. Bank Gospodarstwa Krajowego dostał informację, że Polacy zarezerwowali 122 miliony w ciągu dwóch dni tylko na dopłaty. A wszystko działo się tak, że przed rozpoczęciem naboru, przed rozpoczęciem tego terminu, kiedy można było składać wnioski kredytowe, Polacy już podpisali umowy przedwstępne zakupu mieszkań, skompletowali wszystkie dokumenty potwierdzające, ile zarabiają, poszli do banków i wstępnie zbadali swoją zdolność kredytową i właściwie pracownicy banków mieli już dokładną, pełną dokumentację, którą tylko musieli wysłać. No to można powiedzieć, że czysty profesjonalizm to pierwsza kwestia. Druga, przypomnijmy, że limity, te wcześniejsze limity, które były przyznane na rok 2017, dotyczyły 746 milionów złotych, czyli rozumiem, po tej nowelizacji ta pula na rok 2017 no, wyniesie nieco ponad 800 milionów złotych. To nie do końca tak. Chodzi o to, że z tych 746 milionów złotych nie wszystkie środki zostały wykorzystane, bo po pierwsze trzeba było zostawić 5% bufor. Tak, czyli to, o czym pan wspominał. Tak, a po drugie nawet zarezerwowane środki nie zostały wykorzystane, bo ktoś się rozmyślił. To, przepraszam, czy tych 60 milionów, o których mówimy, to jest też w jakiejś mierze część tej kwoty z 746, która byłaby zamrożona, a tak po prostu niejako wraca do puli. To dokładnie tak, to znaczy to są w pełni środki, które zawierały się w 746 milionach, a nie zostały wykorzystane. I te pieniądze, które są zapisane w budżecie, a wiadomo już, że nie zostałyby wykorzystane, wracają na rynek. Czyli tak naprawdę realizujemy w pełni budżet zaplanowany na ten rok. Czyli księgowo tak naprawdę ta zmiana budżetu nic nie kosztowała. To znaczy o tyle kosztowała, że zostaną wykorzystane środki, które były zapisane w budżecie ale do wykorzystania. I tak były zapisane. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Gdyby jeszcze... tej nowelizacji nie było, o te 60 milionów deficyt byłby niższy, ale... Ale ponieważ deficyt w tym roku ma się całkiem, całkiem dobrze, więc rozumiem, nie było wątpliwości, że te środki w ten sposób można przeznaczyć. Dokładnie tak, ale co więcej, to jest ciekawe, że dopłaty z punktu widzenia, te dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, z punktu widzenia budżetu się opłacają. To jest o tyle dlaczego? Ciekawe, bo w momencie, w którym ktoś kupuje mieszkanie, to płaci bardzo dużo różnych podatków. O tym się, nad tym się Polacy często nie zastanawiają. Ale mówimy o takich podatkach jak na przykład kupienie mebli, wymiana okien, kupienie dywanu, być może kupienie farby, być może kupienie różnego rodzaju wyposażenia, nie wiem, do kuchni, do łazienki. To o takich tylko, podatkach rozmawiamy? Też, ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo jeżeli spojrzymy na ceny mieszkania, to przecież w cenie mieszkania jest 8% VAT-u, który trafia do budżetu. Do tego banki, udzielając kredytów hipotecznych, a kredyty są potrzebne, aby skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Trzeba zaciągnąć kredyt, żeby dostać dopłatę do kredytu, to oczywiste. Ale banki na tych kredytach zarabiają. Zarabiają pośrednicy finansowi, zarabiają pośrednicy kredytowi, zarabiają notariusze. Płacą podatki. Tak? Podatek PIT, podatek CIT, podatek VAT. To wszystko sumując, okazuje się, że za każdą złotówkę wydaną na dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych budżet otrzymuje 2-3 złote w formie różnych podatków.
Czyli z punktu widzenia budżetu ten program się opłaca. O ile oczywiście założymy, że ci, którzy skorzystali z programu Mieszkanie dla Młodych, to są ci, którzy nie kupiliby mieszkania. To wtedy mamy gwarancję, że ten program się opłaca. To jest oczywiście założenie dyskusyjne, ale jedno. Kupili mieszkanie... Mhm. No to tak naprawdę zapłaciliby dokładnie te same podatki. Dokładnie tak. No ale wiele się mówiło o tym, że właśnie ten program pomaga kupić mieszkanie tym, na których których nie stać normalnie na zakup mieszkania. Są badania, które pokazują, że nie do końca tak jest. I opinie, które mówią o tym, że nie do końca tak jest. Ale przynajmniej część osób faktycznie... Czy mówimy o tym, że w jakiejś mierze ten program również trafia do tych, których na mieszkanie byłoby stać, no ale tak po prostu to mieszkanie wypada im trochę taniej? Dokładnie tak. Dokładnie tak, tak jest. Tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości. Tylko pytanie kolejne. Czy to błąd? No bo jeżeli chcemy wspierać młodych ludzi, to być może wspierajmy również tych, którzy być może na mieszkanie mogliby sobie pozwolić, ale skoro są młodzi, skoro chcemy ich wspierać, chcemy, żeby zakładali rodziny i rodzili, mówiąc wprost, dzieci i kolejne pokolenia, no to może nic z tym złego. To wszystko zależy od tego, jak na to spojrzymy. No, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia efektywności wydawania środków publicznych, czyli właściwie nas wszystkich, to są nasze podatki, które są wydawane na dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, no mam wrażenie, że można wymyślić bardziej efektywny sposób wydawania tych pieniędzy niż program Mieszkanie dla Młodych. Bardzo ładnie mówi ten człowiek po polsku, żeby tak wszyscy mówili, to byłby raj na ziemi. Żanowskich, panią Ewę Kulik. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać. Bóg zapłać, pani. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Nie będzie pochwalony, że słyszę, moje jest zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Z Wrocławia Kazimierz. Dzisiaj przeżywam jest rocznica ludobójstwa mordów na Woleniu w 1943 roku. Miałem wtedy 14 lat. Przeżyłem to i dzisiaj właśnie chciałem podziękować tym wszystkim, którzy upamiętniają, starają się z mojego pokolenia, to jest ostatnie pokolenie, które jeszcze, ale naprawdę pracują i pozdrowić takich kolegów z mego wieku, Zbigniew Kwiczak, Rawa Mazowiecka, później ze Szczelina, Bandura Jan, Zborowa, Grabas Marian, no, nawet Robert, to jest trzecie pokolenie, który z tych młodych, Robert Winnicki, poseł na Sejm, którzy też się starają upamiętnić to święto. Bo tak mało wybrzmiało ze strony władz najwyższych, tak, no przecież można by więcej coś ze strony episkopatu. Tak, ale to zostawmy w aktualnościach dnia, podjęliśmy ten temat. Pozdrawiam panie Kazimierzu za te życzenia przekazane. Dziękuję, do nich oczywiście całym sercem się dołączamy. Bóg zapłać. Czas życzeń i pozdrowień. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Chciałbym podziękować za wspaniałą organizację pielgrzymki obecnym paniom, które organizowały, a z powodów zdrowotnych nie mogły być, to była pani Danusia ze Słupna i pani Renia z Marek, a także obecnej organizatorce Wandzi ze Strugi Marki, że tak wspaniale nam zorganizowali tą pielgrzymkę, a także chciałbym podziękować za Boże błogosławieństwo przez ręce arcybiskupa Pasława Depo, który mnie osobiście pobłogosławił i moją rodzinę, a także byłego przeora Jasnej Góry, ojca Romana Majewskiego, a na ojca Piotra, na wszystkich redemptorystów za wspaniałą organizację i tak wspaniałą pielgrzymkę w Częstochowie. Pozdrawia i przekazuję życzenia pielgrzym Piotr z Emilianowa. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże, Bożena Stuchowa się kłania. Witam, ja pani bardzo Bożena. Serdecznie chciałam podziękować i pozdrowić wszystkich tych darczyńców, którzy sercem i ofiarą pieniężną wsparli Radio Maryja w czasie Tuchowskiego odpustu. Także bardzo serdecznie chcę pozdrowić i podziękować wszystkim tym, którzy pielgrzymowali razem z nami do Częstochowy. To były niezapomniane przeżycia. Także gorąco jeszcze ogarniam wszystkich tych uczestników i tych darczyńców sercem i modlitwą. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim.
Pozdrawiamy gorąco, pozdrawiamy Tuchów, dziękujemy za spotkanie w pierwszy czwartek lipca z dziećmi w Tuchowie, a także 9 lipca na Jasnej Górze podczas dorocznej pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Nasze spotkanie kończymy śląską serenadą w wykonaniu pana Jacka Silskiego. Dzisiaj pierwszy promień dnia. Ja czasem żydowskich nie przepadam za nimi.